Tytuł książki pochodzi stąd, że ja zbierałem od wielu lat materiały na temat planów Al-Kaidy, dalszych ataków. I te materiały, które wcale nie są materiałami prasowymi, tylko to są źródła, powiedzmy, wywiadowcze dostępne, analizy rządowe, wypowiedzi ludzi Al-Kaidy i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. One dają tak jednoznaczny obraz, tak spójny i tak, można powiedzieć, pewny, że zdecydowałem się, że nie ma potrzeby stawiania znaku zapytania przy tym tytule, dlatego że no po prostu wszystko na to wskazuje. To są jakby informacje spływające, można powiedzieć, z różnych poziomów i z różnych kierunków i one wszystkie dają ten sam obraz generalnie. To znaczy obraz planowanych ataków jądrowych w stosunkowo niedługim czasie, to znaczy prawdopodobnie w przyszłym roku. Władze amerykańskie mniej więcej w połowie ostatniej dekady, w latach powiedzmy 2005-2007, zaczęły dochodzić do przekonania, że to jest nieuchronne. I ogólnie rzecz biorąc, od tamtego czasu mniej więcej połowa działu planowania strategicznego Pentagonu nad tym pracuje, nad reakcją, nad różnymi scenariuszami itd. I oni mniej więcej w tym okresie, powiedzmy w połowie ostatniej dekady do 2008-2009 roku, to się cały czas dzieje, zlecili najróżniejszym instytutom, instytucjom rządowym, nierządowym, instytucjom prywatnym analizującym kwestie gospodarcze i tak dalej, bardzo wielu podmiotom, jeśli można tak powiedzieć, zlecili przeprowadzenie analiz, jakie skutki taki atak, jaki jest spodziewany, jakie skutki gospodarcze on by wywołał, jak to by generalnie wyglądało, bo ja wiem, że ludzie zdają sobie sprawę, że każdy jest w stanie powiedzieć, że jakieś skutki by były i że byłoby to zapewne dosyć nieprzyjemne. Ale tak w szczegółach, jakie mechanizmy zostałyby, powiedzmy, wyzwolone, to tego prawie nikt nie jest w stanie powiedzieć tak z pamięci, z głowy. I oni zlecili tego rodzaju analizy i to jest olbrzymie źródło materiałów, olbrzymie źródło informacji do przemyśleń. I generalnie rzecz biorąc, to daje taki obraz, że plan Bin Ladena przewiduje zniszczenie 7 miast amerykańskich. Natomiast z tych wszystkich analiz przewija się jakby jeden spójny, zgodny obraz. To znaczy, że nawet pojedynczy wybuch jądrowy w centrum dużego miasta, takiego na powiedzmy jak Nowy Jork, Los Angeles i tak dalej, wywołałby tylko krótkofalowe i lokalne, bo tych szerszych nie analizowano, bo nie da się tego policzyć, ale te krótkofalowe i te lokalne skutki gospodarcze byłyby mniej więcej porównywalne z PKB Stanów Zjednoczonych, to znaczy z rocznym produktem całej gospodarki. I to, jeśli się nałoży na to inne rzeczy, to znaczy fakt, że atak ma być nie na jedno miasto, tylko na więcej, nałoży się efekty ogólnokrajowe wynikające z konieczności zamknięcia granic i tak dalej. Więc efekt tego byłby i na pewno byłby porażający i byłby to trwały cios dla Stanów Zjednoczonych, który wywołałby trwałe zmiany. Należy się spodziewać tego generalnie w ciągu roku tego rzędu wielkości. Ja osobiście podejrzewam, że jest to kwestia drugiej połowy 2011 roku. Być może w związku z rocznicą 11 września, dlatego że w tym wypadku atak pozwoliłby osiągnąć taki pewien cel uboczny, mianowicie pozbyć się przywództwa amerykańskiego i kierownictwa amerykańskich służb ratunkowych, które prawdopodobnie, no, można przewidzieć, gdzie będą 11 września przyszłego roku. 2011 roku. Natomiast generalnie rzecz biorąc, z różnych wypowiedzi, powiedzmy, od ministra spraw wewnętrznych jakiegoś kraju, po szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, nawet z wypowiedzi tego rodzaju ludzi, przebija generalnie taka, można odnieść na tej podstawie wrażenie, że jest to kwestia, no, 2011 roku, raczej drugiej połowy tego roku. To można już z grubsza powiedzieć. Zresztą przede wszystkim z samych enuncjacji Bin Ladena i innych ludzi Al-Kaidy to się pokrywa i też wskazuje na przyszły rok. To ma być atak z użyciem 7 ładunków jądrowych na 7 dużych miast amerykańskich, począwszy od Nowego Jorku, to znaczy Nowy Jork ma być pierwszym celem. Tego rodzaju atak oznaczałby trwałą transformację świata, kwestionowanie rzeczy dotychczas oczywistych. Przede wszystkim wywołałoby zastanowienie nad tym, jak to było możliwe,
że sprawa była szykowana od 15 lat, bo taka jest prawda. Bin Laden realizował działania mające na celu pozyskanie tej broni jądrowej i część pozyskał prawdopodobnie już w 1996 roku. Więc jak to jest, wywoła pytania o chociażby takie kwestie jak właśnie to, jak to było możliwe, że sprawa była rozwijana przed 15 lat, szykowała się. Informacje na ten temat były dostępne, a nic nie zrobiono, żeby zlikwidować problem. I to jest tylko jeden drobny przykład. Natomiast to spowoduje wstrząs kulturowy. Ja już nie mówię nawet, że gospodarczy, ale nawet wstrząs kulturowy. Bardzo poważny. Congress shall now vote for approval of H.R. 8791, the Homeland Terrorism Preparedness Bill. Said bill requests emergency response funding up to and including, I'm sorry, this section is classified, dollars to prepare for a national level terrorist attack and or attack from classified. Funding for first responder personnel and vehicles would be doubled if said attack leads to more than 80% of national population being affected by classified. This funding shall commence in conjunction with the first attack on classified or the first large-scale outbreak of classified, dependent upon which comes first. Civilian and military units shall be trained in containment and combat of classified, including irradiated classified, with possibility of classified airborne, classified flesh-eating, classified and or all of the above, in such event as classified spewing, classified escape, are released or otherwise become uncontrollable. Air Force units may also be directed to combat said classified due to their enormous size and otherworldly strengths. Should event occur in urban areas, Jesus, that's classified, far surpassing our darkest nightmares. Should casualties exceed classified body disposal actions, shall be halted and associated resources shall be reallocated to classified underground, classified protected birthing centers. A new bill of rights shall be drafted and approved by classified. Having now reviewed the bill, I ask you to please cast your votes. W tej chwili jest bardzo duże zagrożenie jądrowym atakiem terrorystycznym na Stany Zjednoczone. Bin Laden i Al-Kaida planowali coś takiego od kilkunastu lat i według szacunków instytucji amerykańskich, które są za to odpowiedzialne, prawdopodobnie nastąpi to w tym roku, to znaczy w 2011. Amerykanie się do tego przygotowują od dawna. Oczywiście opiera się to na określonych meldunkach wywiadowczych, na określonych materiałach, informacjach, których jest bardzo dużo, które wskazują na duże prawdopodobieństwo takiego ataku. I oni przejęli, wiele rzeczy przejęli od Al-Kaidy, między innymi wytyczne dotyczące planu takiego uderzenia jądrowego. I na tej podstawie doszli do wniosku, to był 2008 rok, że znajdujące się w tej chwili na terenie Stanów Zjednoczonych siły, jednostki, służby, no takie jak powiedzmy armia, gwardia narodowa, policja i tak dalej, przeznaczone do działań w wypadku tego rodzaju ataku, że one w cudzysłowie zupełnie sobie nie dadzą rady i oni zaczęli tworzyć dodatkowe specjalne jednostki w związku z tym, 20 tysięcy żołnierzy. W listopadzie 2008 roku zapadła decyzja taka o przeszkoleniu, stworzeniu tego rodzaju jednostek i wyznaczono tam czas, do kiedy one mają wszystkie osiągnąć gotowość bojową.
Nie podano konkretnej daty, tylko tak troszkę dziwnie to określono, że przed wrześniem 2011 roku. Czyli znaczy to, że we wrześniu, czyli w 10. rocznicę zamachów na WTC, mogą mieć miejsce takie ataki. Bo ja zakładam, że tak poważnych decyzji, jakie oni podjęli, nie podejmuje się na podstawie, no powiedzmy, wróżenia z fusów i tak dalej. To muszą być konkretne informacje. Zresztą ostatnio, to znaczy w kwietniu 2011 roku, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli Department of Homeland Security, zorganizował służbom nowojorskim ćwiczenia, takie dosyć może kuriozalne, ale ćwiczenia w poszukiwaniu ładunków jądrowych na terenie Nowego Jorku. Więc widać, że zagrożenie jest, ono jest duże i rośnie. W lutym 2011 roku szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy ministerstwa, na takim briefingu dla prasy powiedziała, że w tej chwili działa na terenie Stanów Zjednoczonych dużo grup związanych z Al-Kaidą, dużo małych grup niezależnie i ich aktywność jest tak duża, że nie notowano czegoś podobnego od 11 września 2001 roku. Więc wbrew pozorom, znaczy mamy w tej chwili jakiś taki spokój, nic się nie dzieje, ale zagrożenie jest bardzo duże. Oczywiście każdy sobie zadaje pytanie w takiej sytuacji, skąd Al-Kaida mogła wziąć broń jądrową. No wszystko wskazuje na to, że oni ją kupili od organizacji przestępczych na terenie byłego Związku Radzieckiego, czyli z zapasów poradzieckich. I to było jeszcze w latach 90. To znaczy pierwsze meldunki mówiące o zakupie 3 czy 4 ładunków, ja w tej chwili nie pamiętam, to był 96 rok. I od tamtego czasu ta aktywność była bardzo duża i oni te kontakty rozwijali i wszystko wskazuje na to, że z zapasów radzieckich, z tym, że są to według wszelkiego prawdopodobieństwa ładunki małe.